Cześć, ja jestem Sarcz i po dłuższej przerwie witam Was w kolejnym vlogu na kanale. Rzeczywiście sporo czasu minęło od ostatniego momentu, kiedy się z Wami witałem tutaj przed kamerą na kanale. No to myślę, że troszeczkę wynika z faktu, że sporo się ostatnio dzieje w moim życiu i myślę, że też jeszcze sporo się wydarzy. A jeśli nie śledzicie mnie w różnych mediach społecznościowych, to pewnie nie do końca jesteście w temacie, więc troszeczkę i z tego względu chciałem tutaj nagrać takiego kolejnego, choćby i krótkiego vloga, w którym jednak co nieco bym Wam powiedział na temat tego, co ostatnio się w moim życiu wydarzyło. Tak jak pisałem, czy to na Twitterze, czy Facebooku, czy na karcie społeczności na YouTubie, w maju wziąłem ślub z Pauliną, którą od czasu do czasu wspominałem w różnych swoich materiałach na kanale. Jesteśmy razem już od kilku lat, teraz jesteśmy już po ślubie i właściwie minęły 3 miesiące od naszego ślubu. I teraz przygotowujemy się już tak na dobre do naszej podróży poślubnej. Lecimy do Grecji i powiem Wam, że jestem coraz bardziej podekscytowany, im bliżej już jest tego wylotu, bo bardzo mnie to ciekawi, a przy okazji z miłą chęcią sobie wypocznę troszeczkę poza granicami naszego kraju tym razem i mam nadzieję, że wspólnie z moją już żoną wyniesiemy jak najlepsze wspomnienia właśnie z tego wyjazdu, że będziemy się dobrze bawić, trochę wypoczniemy, a mam też nadzieję, że i Wy w ciągu tych wakacji troszkę sobie odpoczęliście, a może dopiero jeszcze planujecie pod koniec sierpnia właśnie jakiś wyjazd, ewentualnie jeśli mowa o studentach, którzy rozpoczynają naukę w październiku, często wyjazdy przygotowują wtedy na wrzesień. Dajcie znać w komentarzach. Ja takimi właśnie dobrymi wieściami do Was dzisiaj przychodzę. Dobrymi dla mnie. Mam nadzieję, że również i Wy macie czym się pochwalić, jeśli chodzi o tegoroczne wakacje, bo jesteśmy wraz z Pauliną bardzo zadowoleni też z tego, jak się udało nasze wesele, jak to wszystko wypadło, będziemy mieli naprawdę super wspomnienia i liczymy też, że właśnie podobnie będzie z naszą podróżą poślubną. Myślę, że z dobrym nastawieniem polecimy i mam nadzieję, że z jeszcze lepszym powrócimy do Polski, a nastąpi to jakoś na początku września. Dlatego też przy okazji chciałbym, żebyście sobie zdawali sprawę, że w najbliższym czasie nie będzie mnie w domu, aczkolwiek nie zostawię Was zupełnie bez filmów, bo standardowo starałem się co nieco jeszcze przygotować na czas mojego wyjazdu. Skończyłem m.in. Hitmana, czyli swoją bardzo długo już prowadzoną poboczną serię na kanale, aczkolwiek to nie wszystko, bo przygotowałem też trochę innych materiałów, z tym, że nawet sam jeszcze nie jestem w stanie stwierdzić, co finalnie zobaczycie w tym czasie, kiedy mnie nie będzie w domu, dlatego że wciąż czeka mnie jeszcze montaż tych filmów, no bo wiadomo, nagrać je to jedno, ale później zmontować to drugie. W każdym razie standardowo, tak jak i w ubiegłych latach, tak i teraz starałem się, żeby coś na czas mojej nieobecności wrzucić, a siłą rzeczy ten montaż, który mnie czeka, muszę jakoś tam podzielić, połączyć z przygotowaniami do wyjazdu, bo jeszcze trochę czeka nas z Pauliną pakowania się i różnych przygotowań. Trzeba upewnić się, że na pewno niczym nie zapomnimy. No ale tutaj jestem o to akurat spokojny, tylko że wiadomo, zawsze przed takim samym wyjazdem jednak jest dużo rzeczy, o które trzeba zadbać, więc myślę, że również i na to swoje godziny trzeba będzie poświęcić, ale no, trzeba przyznać, że to są takie godziny, które poświęca się trochę z przyjemnością, bo jakby nie patrzeć, zawsze mamy później w perspektywie ten wypoczynek, który nas czeka
Nie wiem, czy o tym wspomniałem, ale wracamy jakoś na początku września. To siłą rzeczy troszkę będzie mi się kłócić z nadchodzącymi premierami. Musicie sobie zdawać sprawę, że te premiery, które ukazują się pod koniec sierpnia, raczej nie zostaną przeze mnie nagrane, bo w tym czasie będę po prostu na wyjeździe, a kiedy już wrócę i zabiorę się do dalszego nagrywania, no to wówczas już będzie coraz bliżej kolejnych premier, więc pewnie tak to będzie wyglądać. Powiem wam, że teraz krótką przerwę sobie zrobimy, ja pójdę sobie zaparzyć kawę, a odezwę się jeszcze do was po paru godzinach, jak jeszcze troszkę tych przygotowań do wyjazdu będę miał za sobą. No cóż, moja przedpołudniowa kawusia była przepyszna, dostarczyła mi trochę dodatkowej energii na kolejne godziny i w tym momencie czekam na swoją żonkę, aż wróci z pracy i wtedy będziemy się zabierać za dalszą część pakowania. A jeszcze więcej czeka nas na pewno jutro, bo wtedy będziemy musieli też jeszcze zadbać o to, żeby na pewno o niczym nie zapomnieć, a wiecie jak to jest przeważnie w przypadku takich wyjazdów, zawsze mimo faktu, że zrobi się nawet listę tego, co trzeba zabrać, to później się okazuje nagle, że jednak czegoś się zapomniało. Chociaż tak szczerze mówiąc, akurat w naszym przypadku rzadko tak bywało i jeśli już nawet się o czymś zapomniało, to z reguły był to jakiś drobiazg, więc mam nadzieję, że podobnie będzie i tym razem. Zresztą nie ma co się spinać, zawsze na miejscu można coś tam sobie jeszcze dokupić, gdyby coś było faktycznie bardzo potrzebne. Najważniejsze jest to, żeby cieszyć się wyjazdem, żeby mieć później z tego bardzo dobre wspomnienia i z takim nastawieniem myślę, że będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że tak jak już mówiłem wcześniej, dobrze spędzacie te wakacje, nacieszcie się jeszcze nimi, niezależnie od tego, czy idziecie do szkoły, czy na studia, czy pracujecie, to cieszcie się każdym weekendem, jeśli pracujecie i oby te kolejne miesiące przyniosły nam jak najwięcej radości, niezależnie od tego, co nas czeka. Trochę dodatkowej energii nigdy nie zaszkodzi na sam koniec materiału. Dziękuję w takim razie wam za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć!